Siema widzowie, z tej strony Zawias. W dzisiejszym odcinku powiem wam, czy warto kupić Counter-Strike Global Offensive, ale zanim zaczniemy, możecie zostawić subskrypcję, to bardzo pomaga dla kanału, więc byłbym wdzięczny. No i bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy. Od razu możemy sobie przejść do plusów Counter-Strike'a, a pierwszym z nich będzie to, że jest to jedna z nielicznych gier tego typu, w którym jest dobrze zrobiony tryb multiplayer. W większości gier konkurencji posiadamy tylko tryb single, w którym walczymy z botami, to na pewno odbiera sporą część frajdy z rozgrywki. Kolejnym plusem, który dzisiaj wymienię, będzie to, że w CS-ie jako w jednej z nielicznych gier możemy zdobywać pieniądze za granie, a co za tym już po kilku miesiącach rozgrywki cały koszt, który włożymy w zakup gry, nam się zwróci, na co oczywiście w innych grach nie mielibyśmy możliwości. Kolejnym plusem będzie to, że w grze posiadamy fajne mapki tworzone przez społeczność. Jeżeli chcemy, znajdziemy tam praktycznie wszystko, od mapek, na których ćwiczymy aima, po mapki parkour lub nawet fabularne, to również jest bardzo dużą zaletą. Po wymienieniu plusów możemy przejść sobie do minusów Counter-Strike'a, a pierwszym z nich jest to, że gra jest bardzo mocno nastawiona na hazard. W grze mamy mechanikę lootboxów, których możemy za stosunkowo niską kwotę znacząco się wzbogacić, to w dodatku w prawdziwym życiu, więc dla wielu młodych osób, które grają w tą grę, może być to całkiem kuszącą opcją. Niestety gra jest tak zrobiona, że praktycznie zawsze tracimy, a szansa na zysk jest bardzo, bardzo niska, a nie dość, że w grze mamy taką mechanikę, w internecie istnieje bardzo dużo stron, w których możemy grać za znacząco większe stawki, dochodzące nawet do kilkudziesięciu tysięcy złotych za kilka minut rozgrywki, przez co gra może być sporym zagrożeniem dla osób, które szybko uzależniają się od gier hazardowych. Kolejny minus będzie połączony trochę z poprzednim, jest to, że w grze istnieją skórki za kilkaset tysięcy, a nawet kilka milionów złotych. To dla większości osób pewnie brzmi absurdalnie, że za kilka pikseli w grze, które dosłownie nic nie dają, ludzie są w stanie zapłacić tyle co za nowy samochód z salonu lub za mieszkanie w Warszawie. Kolejnym minusem jest to, że gra jest w podstawowej wersji darmowa. Pewnie wielu z was teraz się zastanawia, dlaczego wymieniam to w minusach, a nie w plusach. Już tłumaczę, jest to dla mnie minus, ponieważ bardzo łatwo założyć konto do tej gry, a system blokujący niedozwolone oprogramowanie nie jest idealny, przez co jeżeli nie wykupimy sobie płatnej wersji rozgrywki, bardzo łatwo natknąć się na osoby, które próbują zniszczyć nam rozgrywkę. Kolejnym minusem będzie to, że próg wejścia do gry jest naprawdę bardzo wysoki i aby grać dosłownie na nawet podstawowym poziomie i aby gra sprawiała nam przyjemność, musimy mieć naprawdę całkiem spore umiejętności. To dla wielu osób będzie bardzo odpychające i prawdopodobnie przez to odbiją się od gry. Podsumowując, Counter-Strike jako sam produkt jest naprawdę całkiem dobrą grą, ale przez całą otoczkę hazardową bardzo wiele na tym traci, więc jeżeli nie będziemy zwracać uwagę na elementy kosmetyczne, prawdopodobnie będziemy całkiem dobrze się bawić, ale jeżeli zmienimy nasze podejście, głównym celem rozgrywki będzie kolekcjonowanie skinów, możemy szybko popaść w różnego rodzaju uzależnienia. Oczywiście jest to tylko moja opinia, jeżeli się z nią nie zgadzacie, możecie napisać swoją w komentarzu. W dzisiejszym filmie to byłoby na tyle, dzięki za oglądanie, nara.